Ksiądz Juozas Laukaitis urodził się w 1873 roku w parafii Prienai w Litwie. Uczył się w gimnazjum w Mariampolu, potem w seminarium duchownym w Sejnach. W tym czasie, jako tak zwany księgonosz, aktywnie uczestniczył w kolportażu zakazanych wydawnictw litewskich, drukowanych w Prusach. W latach 1864-1904 w Litwie obowiązywał zakaz wydawania i kolportowania książek i pism litewskich drukowanych czcionką łacińską. Po zniesieniu zakazu druku litewskich wydawnictw wspólnie z księżmi Dwaranauskasem i Nariauskasem zorganizował drukarnię, która w latach 1906-1914 przekształciła się w ważny ośrodek wydawniczy. Pierwszym czasopismem wydanym przez nich był tygodnik Szaltinis, Źródło, oraz miesięcznik dla księży Wadowas, Przewodnik. Natomiast w każdym litewskim domu można było znaleźć modlitewnik dla chłopców, małe Źródło Bożej Łaski, które przez długi czas były jak elementarz, z którego uczyli się czytać w rodzinnym języku i nie pozwalały zapominać o swym pochodzeniu. Rolnicy też mieli swój dodatek – artojas, oracz, który zawierał wiele praktycznych porad. Teksty i książki wydawnictwa w języku litewskim były rozpowszechniane po całej Litwie. Docierały do kolonii zesłańców litewskich na Sybir, do Litwinów w Niemczech, a nawet dochodziły do rodaków za oceanem.